No już tutaj miałem wejście, ale nie było możliwości, żeby powiedzieć, że stęskniłem się za wami. Tak? No tak to wymuszam, to czekam. Nie dajecie się zmanipulować, posłuchajcie. Naprawdę dociera do mnie to, że coraz częściej tęsknię. Kiedyś nie miałem takich problemów, powiem wam. W tygodniu wszedłem tutaj na salę po coś, nie wiem po co. Jak zobaczyłem to miejsce, to chciałem je ucałować, jak świętą ziemię. Ale naprawdę to miejsce jest, no to jest moje życie, tak? To jest moje życie. No dobrze, posłuchajcie, tytuł dzisiejszego kazania jest Kościół z sercem Jezusa. Więc na samym początku chciałbym, żebyśmy coś zrozumieli, jeżeli chodzi o serce w Biblii. Serce jest w Biblii jest czymś więcej niż organem, który tłoczy krew. Prawda? Serce w Biblii jest wyrażeniem osobowości, źródła pragnień. Można powiedzieć, że to jest jakby cała istota tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. To jest nasze serce, tak się to określa w Biblii. Nie wiem, czy spojrzeliście kiedykolwiek na to w taki sposób, że naszym powołaniem jako Kościoła jest to, żeby wobec ludzi wyrazić serce Jezusa. To jest nasze powołanie, żebyśmy wyrażali serce Jezusa. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby wyrażać siebie, żeby wyrazić to, co jest w sercu Jezusa. Żeby to było możliwe, to jako Kościół, jako ludzie wierzący, my potrzebujemy znać, jakie jest to serce, prawda? Wiedzieć, co jest w jego sercu, o co chodziło i o co chodzi Jezusowi. Więcej, my potrzebujemy, żebyśmy my osobiście, żeby każdy z nas był przemieniony w swoim myśleniu, żeby był zgrany z sercem Jezusa, bo wyrazić serca Jezusa nie da się poprzez techniki, tylko ja muszę mieć takie serce jak On. Muszę być zgrany z Nim. My jako Kościół potrzebujemy uczyć się zgrywać z Nim, z Jezusem, co jest Jego pragnieniem, czego On pragnie, za co On oddał życie, w co zainwestował swoje życie. Więc kiedy mówimy o sercu Jezusa, więc na pewno tam w tym sercu, jak się wczytamy, znajdziemy wiele rzeczy, których On pragnie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj wszystkiego jakby ogarnąć, ale myślę, że zajmiemy się czymś, co jest na pewno jednym z Jego najwyższych pragnień, najwyższych wartości, najwyższych priorytetów. To jest Jego serce dla zagubionych. Odkrywacie to, że On ma serce dla zagubionych? Że zagubieni są wartością dla Jezusa. I my jako Kościół potrzebujemy jakby nie tylko o tym wiedzieć, ale coś z tego serca, co jest w Nim, z tego brzemienia potrzebujemy, żeby zostało włożone w nas, żeby zostało włożone w Kościół. Widzicie, my ten cykl, który teraz jesteśmy, bardzo luźno nazwaliśmy cyklem o relacjach, ale już jak wysłuchaliście dwóch pierwszych kazań, Krzysztof mówił o piekle. Możemy zadać pytanie, jakie piekło ma znaczenie z relacjami? No takie ma znaczenie piekło z relacjami, że my potrzebujemy być świadomi, że ludzie, którzy nie znają Jezusa, idą do piekła, tak? A my jesteśmy po to, żeby mieć z nimi relacje, budować z nimi relacje, żeby w jakiś sposób wszystko, co możemy zrobić, ich z tej drogi zwrócić i z piekła zwrócić ich do Jezusa, bo On ich może zbawić. Nie słuchałem jeszcze kazania Romana, przepraszam. Nie zdążyłem, ale byłem na wyjeździe, zobaczyłem tylko, że jest. Ale wiem, że mówił o zdobywaniu dusz. Więc widzicie, my mówimy o relacjach, ponieważ relacje są Bożym darem dla nas. Relacje są Bożym darem dla nas wzajemnie, żebyśmy w tych relacjach się zachęcali, wspierali, ale relacje są też Bożym darem, żebyśmy mogli budować relacje z ludźmi, którzy, nie znając Jezusa, idą do piekła. Bo to jest ważne dla Jezusa. I my zobaczymy dzisiaj, że
Jezus w taki sposób postępował. To był jego styl, to była jego strategia. No często, kiedy mówimy o tym, co nazywamy ewangelizacją, to właśnie myślimy technicznie bardzo, tak? Potrzebujemy robić więcej ewangelizacji, potrzebujemy robić to. Ja myślę, że ta odpowiedź albo nasza potrzeba jest o wiele głębsza. Tak jak mówiłem o finansach i mówiłem o tym, że główną potrzebą naszą w dziedzinie finansów jest to, nie tyle kwestia mamy mieć więcej pieniędzy i czy mniej, ale żeby nasza mentalność w tej dziedzinie się zmieniła, że my musimy mieć przerobiony sposób myślenia według biblijnych standardów, co Biblia na ten temat mówi, bo to nas wprowadza w tą rzeczywistość Bożego Królestwa. Jeżeli chodzi o zagubionych, to my potrzebujemy zmiany mentalności, zmiany sposobu myślenia, tak, żebyśmy spojrzeli na to właśnie, postarali się spojrzeć na to oczami Jezusa. Dzisiaj, albo może inaczej powiem, teraz ostatni piątek i sobota spędziłem na takiej konferencji, która miała tytuł Rewitalizacja Kościoła. I ona została zorganizowana, żeby wśród pastorów, wśród liderów wzbudzić jakiś impuls, tak? Wzbudzić impuls dotyczący tego, żeby wziąć odpowiedzialność i zobaczyć, czy nasze kościoły potrzebują, to jest takie słowo rewitalizacja, to jest bardzo skomplikowane słowo, zawsze się muszę koncentrować, żeby je wypowiedzieć, tak? Ale ono też jest głębokie. Bo to nie chodzi tylko o kosmetykę, ale chodzi o głębokie odnowienie polegające na tym, że Kościół jest przywrócony do swojej świetności i do swojej chwały. I to jest coś, co w rodzinie naszych zborów Kościoła Zielonoświątkowego będzie po prostu jakiś kierunek, akcent dany ze strony jakby przywództwa Kościoła, żeby motywować, zachęcać pastorów, zachęcać wierzących do tego, żeby wejść, rozpoznać, czy my potrzebujemy tej rewitalizacji i wejść w to miejsce, żeby położyć swoje życie do tego, żeby odbudować Kościół. Żeby on spełniał swoją funkcję, żeby powrócił do chwały, jaką Jezus dla niego przeznaczył. Więc widzicie, kiedy mówimy o odnowieniu Kościoła, kiedy ja się zastanawiałem nad tym, to taki obraz pojawił się w moim umyśle. Łódź ratunkowa. Łódź ratunkowa, której przeznaczeniem jest to, że ona wypływa w morze, gdzie następują jakieś katastrofy, tak? Jakiś statek został rozbity, ludzie toną, pływają na kapokach, jakoś się utrzymują na życiu. No jest ta specjalna jednostka ratunkowa, łódź, która płynie, żeby tych ludzi wyratować. Ta łódź mogła trochę się zepsuć. Może potrzeba ją trochę jakieś dziury tam, powiedzmy sobie, uzupełnić. Może trzeba ją odbudować, trzeba odnowić, ale posłuchajcie, wiecie, na co jakoś w tym moim obrazie, który miałem, zwróciłem uwagę, że na taki fakt, że moglibyśmy poświęcić czas, wyobraźmy sobie, że remontujemy taką łódź, że moglibyśmy poświęcić czas po prostu odnowić tą łódź, że ona jest jeszcze lepsza niż na początku pod względem technicznym, bo nowe sprzęty zostały tam dane. I moglibyśmy ją postawić na jakimś piedestale i mówić, ale fajna łódź. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Fajna łódź, jaka odnowiona, jaka jakość, wszystko pomalowane i tak dalej, ale nie chodzi o to, żebyśmy w taki sposób do tego podeszli, tylko chodzi o to, żeby odnowić i ją na te morze rozszalałe rzucić. Żeby była w stanie na tym morzu, gdzie ludzie giną, po prostu przynosić ratunek. I kiedy my mówimy o Kościele, to my potrzebujemy właśnie tam, gdzie potrzebujemy odnowienia, ale to wszystko po to, żebyśmy byli w stanie na tym rozszalałym morzu przynosić ratunek dla ludzi. Tutaj o to chodzi. A więc chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj słowu, bo to było takie wprowadzenie, które nam coś mówi o tym, co jest w sercu Jezusa. Bardzo prosta historia, bardzo znana. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 1 do 7 wiersza.
Coś ta kazalnica inaczej stoi. Kto ją przestawił, co? Nie stoi nad tym światłem, które na mnie powinno padać. W kościele wszystko ma swoje miejsce. Nie można tego ruszać. Nie można tego przenosić. Nawet my mamy swoje miejsca. Łamiemy to. Tak, te miejsca tak, trzeba łamać, a kazalnica nie, niech stoi. Więc Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 1 do 7 wiersza. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zagubi jedną, nie zostawia na pustkowie 99 i nie szuka zagubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, i zwróćcie uwagę na te słowa, bo one coś nam mówią bardzo ważnego, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Czyli Jezus nam coś w tych prostych słowach odkrywa pewną tajemnicę nieba. Prawda? Zajmiemy się tym, co to oznacza za chwilę. Ale co Jezus mówi nam o sobie, opowiadając tą historię? Bo on opowiedział ją o sobie, bo odpowiedział ją na pewne zarzuty, tak, którzy postawili ludzie, faryzeusze. Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że Jezus posiadał postawę wobec grzeszników, dzięki której oni garnęli się do Niego. Zauważyliście to? Tam jest napisane, garnęli się do Niego. Mam pytanie do was. Czy Jezus był święty? Czy był świętszy niż my? Tak? Widzicie, ta świętość nie odpychała ludzi. To nie była świętość, która zbudowała dystans. To nie była świętość, która powodowała jakieś mury. To była świętość. Jezus był święty cały czas. Kiedy jadł, kiedy pił, kiedy chodził, kiedy mówił. Ale ta świętość, w tej świętości Jezusa było coś, co powodowało, że ludzie garnęli się do Niego. Jeżeli Kościół myśli, że z powodu świętości dystansuje się od ludzi albo dystansuje ludzi, to coś nie w porządku z naszą świętością. Tak? Mamy może złe zrozumienie świętości. Zaraz dotkniemy tego problemu. Jakie zrozumienie świętości możemy mieć? A więc widzicie, grzesznicy garnęli się do świętego Jezusa. Świętego w 100%. Jedynego, który nie popełnił grzechu. Grzesznicy garnęli się do Niego. Następną rzeczą, którą tutaj możemy zauważyć, to jest dla mnie po prostu szczególnie ważne. Oni garnęli się do Niego, żeby Go słuchać. To jest ciekawe, tak? Czyli Jezus mówił coś i mówił w taki sposób, że to dotykało serca ludzi i oni garnęli się, żeby Go słuchać. I kiedy ja wyobrażam sobie tą scenę i to słowo garnęli, no to w dzisiejszych czasach wyobrażam sobie jakiś, powiedzmy sobie, wybitny koncert, na który każdy chce się dostać, po prostu są tłumy, żeby tam wejść. Wyobrażacie sobie? Tak? Tak Jezus przyciągał ludzi, garnęli się, żeby Go słuchać. Nie było wtedy w telewizji, nie było różnych innych rzeczy. Ludzie garnęli się do Jezusa, żeby Go słuchać. Każdy chciał być przy Nim. Ponieważ Jezus
pomimo tego, że garnęli się, żeby go słuchać, dawał coś więcej niż słowa. I zawsze, kiedy mówimy, Jezus dawał coś więcej niż słowa, to oczywiście myślimy, Jezus uzdrawiał, miał te namaszczenie, oczywiście to było bardzo ważne, ale jest coś, czego nie możemy pominąć. Jezus dawał bliskość ludziom. Jezus coś wnosił w ich serca. I to, co robił Jezus, albo to, co się działo z powodu Jezusa, zbudzało sprzeciw ze strony religijnych ludzi. Wiecie dlaczego? Z powodu pojęcia ich świętości. Z powodu tego, jak oni pojmowali świętość. To mówili, o, on przyjmuje grzeszników. Widzicie, świętość religijna oparta na prawie prowadzi do wyniosłości, pogardy wobec tych, którzy nie są tak święci. I tego typu świętość przynosi wiele szkody i zasmuca Ducha Świętego. Widzicie, to jest ciekawe, widzicie, w osobie Jezusa rzeczy zmieniły się radykalnie. W Starym Przymierzu nie mogłeś dotknąć trędowatego, bo się trądem zarazisz. W Nowym Przymierzu dotykaj trędowatego, bo on będzie uzdrowiony. O to chodzi, tak? Więc widzicie, w Nowym Przymierzu grzeszność, czyjaś grzeszność, ona nie może zachwiać mojej świętości. Ja się nie muszę bać o swoją świętość, tak? Bo ona nie jest oparta na rytuałach, ona nie jest zależna od innych ludzi, ona jest oparta na mojej tożsamości w Jezusie Chrystusie, na mojej pozycji w Nim i na mocy krwi, która mnie oczyściła. I ona nie zostanie naruszona i nie zostanie w jakikolwiek sposób zachwiana, jeżeli trędowaty się mnie dotknie, mówiąc przysłowiowo. Świętość religijna, religijnych ludzi po prostu nie była w stanie tego pojąć. Dwa zarzuty mu postawili. Po pierwsze, on przyjmuje, powiedzmy to słowo, przyjmuje, jeszcze raz, przyjmuje. Wiecie, co to znaczy przyjąć? To znaczy akceptuje ich. Nie ma w nim wyrzutu, nie ma w nim pretensji, nie ma w nim osądu. Kiedy ja mówię o swoim nawróceniu, to mówię, że to, co mnie pociągnęło, to, że ja sam sobą gardziłem, a spotkałem Jezusa, w którym była pełna akceptacja. Tak, żadnego zarzutu, żadnego potępienia, tylko miłość, która uzdrowiła moje wnętrze. I wierzę, że to jest Jezus. Wiecie, ja miałem w życiu różne historie, momenty. Miałem takie momenty, że się zastanawiałem, czy to wszystko prawda. Mieliście takie chwile, czy nie? Co? Tak? Ja miałem. Czy to wszystko prawda? I jak zacząłem to sobie analizować, od jednego nie mogłem uciec. Co to było, to spotkanie? Ja nie mogę tego zakwestionować. Nie mogę tego przekreślić. Wielka miłość Jezusa, która wpłynęła w moje serce i zmieniła mnie, i mnie przyjęła takiego, jakim jestem, jakim byłem. On przyjmuje. Drugi zarzut, jaki mu postawili, że jada z nimi. Widzicie, i my musimy na ten zarzut spojrzeć w kontekście kultury, która wtedy panowała, bo jadanie to nie było tylko, że ktoś usiadł i zjadł zupę miski razem, prawda, czy obiad. Jadanie było wyrazem bratania się. A więc jeżeli z kimś jadłeś, to po prostu w taki sposób potwierdzałeś, że no, utożsamiam się z tobą, jesteś moim bratem. Jeżeli chciałeś komuś powiedzieć, że nie chcesz mieć z nim do czynienia albo go potępiasz, to nie jadałeś z nim. I ślady tego znajdziemy w Biblii, prawda? A Jezus jadł z nimi. I to było nie do pojęcia, bo dla nich to oznaczało tak. On ich przyjmuje, czyli akceptuje ich i jada z nimi, brata się z nimi, to znaczy, że sam jest taki sam jak oni, że się utożsamia z nimi, że sam jest taki sam jak oni. Ale my przecież wiemy, co się działo z tymi ludźmi. Kiedy Jezus ich przyjął, kiedy z nimi jadł,
przypomnijmy sobie takiego Zacheusza. Co się stało? Dostąpił przemiany. O tym dzisiaj nie będziemy mówili. My chcemy powiedzieć o samą postawie Jezusa. Więc żeby to wszystko jakby ludziom wytłumaczyć, bo oni tego nie mogli zrozumieć, Jezus przedstawia taki obraz. Przedstawia siebie jako pasterza, dla którego każda owca ma znaczenie. Możemy to powiedzieć? Każda owca ma znaczenie. Jeszcze raz. Każda owca ma znaczenie. Dlatego szuka zagubionych. On siebie przedstawia jako tego pasterza, który szuka zagubionych. Widzicie, a szukanie zagubionych jest celowym, przemyślanym działaniem. Czyli to nie jest pozostawione przypadkowi. Tak, a może gdzieś tam, kiedy zobaczył, że ta jedna owca się zgubiła, że nie ma jej, to pasterz nie powiedział, o dobra, mam 99. To nie jest taka wielka strata. Może tam po drodze gdzieś się znajdę. Może po drodze coś się wydarzy, tak? A może ktoś tam się nawróci, na przykład, prawda? Jakby przenosząc na nasz sposób myślenia. Następną rzeczą, którą widzimy, to co Jezus mówi, że to, co znajduje Jezus, kiedy tę owcę znajduje, to on ją przynosi do owczarni, bierze na ramiona, może robi taki pierwszy opatrunek, tak, żeby ją jakoś przytrzymać przy życiu, ale przynosi ją do owczarni, ponieważ owczarnia jest miejscem uzdrowienia. Owczarnia jest miejscem odbudowy. Owczarnia jest miejscem opieki i jest miejscem bezpieczeństwa. Przynosi je do tych 99. I rolą tych 99 jest przyjąć tą zranioną owcę. I to nam pokazuje o znaczeniu Kościoła, dotkniemy tego też jeszcze. Następną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że że zobaczmy, że Jezus myśli w kategoriach 100%. Czyli już to nie wspomniałem, on nie pomyślał w taki sposób, a jedna... mam jeszcze 99. Tak? Nie, on myśli o 100%. I to jest pewien obraz, że on myśli o wszystkich. Każda dla niego jest ważna. Gdybyśmy jakby użyli takiego obrazu, który będzie dla nas zrozumiały, załóżmy, że mamy tutaj 100 krzeseł. Mamy więcej niż 100, gdzieś około 150. A więc mamy 100 krzeseł. Ja wyrażam siebie jako pastora, tak? Wiecie, pastor ma różne myśli. Ja tak przychodzę, patrzę, wszystkie krzesła pełne, tylko jedno puste. Mówię, ale fajne zgromadzenie, cała sala ludzi. Tak? A tam tylko jedno puste. Ale widzicie, jeżeli ja widzę tylko puste krzesło, a nie widzę, że jest to puste miejsce dla zagubionej osoby, to mijam się z Jezusem. Jeżeli ja byłbym zadowolony i my jesteśmy zadowoleni, o, mamy całą salę ludzi, tylko jedno puste miejsce i z tego się cieszymy, a nie mamy bólu, że jest jedno puste, bo to oznacza, że nie ma jednej zagubionej osoby, która by mogła tutaj być, to nam mówi, że potrzebujemy przemiany swoich serc. Że my potrzebujemy zgrać się z Jezusem. Więc Jezus pozostawia 99. I oczywiście to też jest obraz, to nie oznacza, że ich porzuca, prawda? Ale zostawia je zabezpieczone. Ale to nam pokazuje, że ta zagubiona jedna jest dla niego priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że te 99 jest bezpieczne. Mówiąc na naszej rzeczywistości, znają zbawienie, tak? Poznali Jezusa, usłyszeli Ewangelię, co niedzielę słyszą Słowo Boże, tak? Mają możliwość przyjść do kościoła, wiedzą, gdzie ten kościół jest.
często mają swoje, tak jak już powiedziałem, już wyznaczone miejsca w tych, w kościołach, ławki, krzesła, w których siedzą. Są społeczności. Tylko się cieszyć. Ale chciałbym, żeby coś dzisiaj z serca Jezusa do nas przemówiło. Chciałbym, żeby Duch Święty sprawił, żebyśmy zostali wstrząśnięci. Ja tego nie jestem w stanie sprawić. Ta zagubiona, na tą jedną zagubioną, na te kilka krzeseł, a tutaj wolnych, spójrzmy z perspektywy piekła, o którym mówił Krzysiek. To jest bardzo ważne. Myślę, że to jest coś, co powinno nas, tak jak Krzysztof mówił, nie straszyć, ale motywować. My musimy sobie zdawać sprawę z tej rzeczywistości. Potrzebujemy, oczywiście nie po prostu jakoś się biczować i tak dalej, ale głosząc słowo mamy nadzieję, że Duch Święty po prostu coś zrobi w naszych sercach, że przemieni nasz sposób myślenia. Więc widzicie, nie chodzi tylko o to, aby sprawiać zadowolenie tym, które zostały zbawione. Chodzi o to, aby ratować zagubionych. I to jest serce Jezusa. I to wciąż w sercu Jezusa pozostało. Teraz, co z tego wynika? Do dwóch grup ludzi chciałbym się zwrócić. Po pierwsze, chciałbym się zwrócić do każdej osoby, która tutaj czuje się zagubiona. Co to znaczy być zagubionym? Masz pytania, jaki jest cel w moim życiu? Masz poczucie, że zatraciłeś cel w swoim życiu? Masz pytanie, po co żyjesz? Zagubiłeś się w okolicznościach życiowych. Rzeczy, których doświadczyłeś, poraniły cię. Masz ból. Po prostu nie wiesz, jak żyć. Żyjesz, ale nie wiesz, jak żyć tak naprawdę w środku. To jest oznaka tego, że jesteśmy w sobie zagubieni. Wszystko na zewnątrz po prostu toczy się normalnym życiem. Ale wiecie, największa tragedia, kiedy ja nie znałem Jezusa, rozgrywała się we mnie. To nie okoliczności. To nie sytuacje. We mnie coś się działo. We mnie, w sobie byłem zagubiony. W sobie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące życia. Coś we mnie było. Sam sobą pogardzałem. Z siebie byłem niezadowolony. Z sobą byłem frustrowany. We mnie był smutek. We mnie był ból. We mnie było zranienie. Nie wiedziałem, jak żyć. Nie wiedziałem, co zrobić z tym bólem. Byłem zagubiony. Jeżeli jesteś taką osobą, to chcę ci powiedzieć, Jezus chce cię wziąć w ramiona, mówiąc obrazowo. Jezus chce cię wziąć, żeby cię uzdrowić i przynieść do miejsca uzdrowienia i odbudować twoje życie. Chcę też powiedzieć, że jesteś ważny dla Jezusa. Jesteś ważniejszy niż wszyscy zbawieni tutaj, na tym miejscu. I po prostu, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz, żeby pokój przyszedł do twojego serca, jeżeli nie wiesz, co zrobić ze swoimi winami, nie wiesz, co zrobić z swoimi wyrzutami sumienia, nie wiesz, co zrobić z swoją frustracją, swoim rozczarowaniem, ze swoim bólem, otwórz się na tego Jezusa. My wiemy, że On idzie za tobą, ale też ty musisz przyjść do Niego, otworzyć się i powiedzieć: Jezu, po prostu chcę cię przyjąć i chcę cię poznać. Ponieważ On zawsze ma takie serce do każdej osoby tutaj. Ale również chciałbym powiedzieć, co z tego serca Jezusa oznacza dla nas jako Kościoła, dla ludzi wierzących. Parę słów, a w zasadzie parę pytań chciałbym zadać. I oceń to bardzo subiektywnie, jak ty to oceniasz. Czy to, jakim jesteśmy Kościołem, przyciąga ludzi?
To jest pytanie, które trzeba sobie postawić. Jeżeli chcemy poważnie traktować, że chcemy być zgrani z sercem Jezusa. Następne pytanie. Jaki jest sposób naszego zwiastowania? Ale nie chodzi tylko o kazalnicę. Bo to nie jest tak, że nasze zwiastowanie to jest za kazalnicą. To jest to, co mówisz ludziom w codziennym życiu. To jest to, co do nich mówisz. To jest to, co my przekazujemy. Czy to jest sposób, który dotyka ludzkich serc? Czy po prostu wszystko, co sobie bierzesz za cel, to udowodnić im, że nie mają racji? Czy po to rozmawiasz z ludźmi, żeby im pokazać, że kult maryjny jest bałwochwalczy? Czy po to rozmawiasz z ludźmi, jeżeli tak, to daj sobie spokój, albo trwaj w tym, ale to nie za wiele przyniesie. Ludzie potrzebują serca. Posłuchajcie mnie. Ludzie potrzebują serca. Ludzie potrzebują słów, które tak jak w przypadku Jezusa przynosiły nadzieję. Ludzie potrzebują słów, które coś budzą w ich sercu. Potrzebują słów, które powodują, że słyszą, mówią, to jest tak wartościowe, to jest tak cenne, że ja będę garnął się, żeby tego słuchać, bo w tym jest nadzieja i w tym jest moje życie. I kiedy mówimy o tym, że my potrzebujemy zmienić sposób swojego zwiastowania, to nie mówię tylko o kazaniach. Mówię o tym, co my prezentujemy ludziom, jak my im głosimy, czy z pozycji racji, czy z pozycji większej świętości. Czy jako Kościół mamy taką postawę i taki charakter, czy takie serce, że jest to postawa akceptacji wobec ludzi, czy dystansu? Wiecie, chciałbym wam pokazać na jeden tekst, który pokazuje, jak Jezus traktował grzeszność. Jezus grzeszność traktował jak chorobę. Ponieważ powiedział tak, znowuż na któryś zarzut faryzeuszy powiedział, Jezus usłyszał to pytanie, bo jakieś tam pytania mu zadali, a Jezus mówi, chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. I w tym przypadku nie myślał o chorych fizycznie, tylko zaraz kontynuuje i daje nam wyjaśnienie. Idźcie i przypomnijcie sobie, co to znaczy? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kim są grzesznicy? Chorzy. Pamiętasz swoje stare życie? To jak choroba, prawda? To jak choroba. Często jak choroba, wobec której jesteś bezsilny, a jeszcze ktoś cię z powodu tej choroby potępi. To jak choroba. A wiecie, ludzie chorzy potrzebują miłosierdzia, mówi Jezus, a nie potępienia. Ludzie chorzy, pogubieni potrzebują miłosierdzia. Kolejne bardzo ważne pytanie, tylko o nim wspomnę, nie będę się zatrzymywał, czy jako Kościół jesteśmy wolni od kwasu faryzeuszy? Nie słyszałem nigdy kazania, być może je powiem, ale zwróciliście uwagę, że Jezus ostrzegał uczniów. Uważajcie, szczerzcie się za kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Uważajcie na to. Widzicie, faryzeuszy i sadyceuszy już nie ma, ale ich kwas jest. Bo to jest sposób traktowania ludzi. To jest sposób traktowania świętości. To jest pobożność oparta na własnym poczuciu sprawiedliwości.
i potępianie tych, którym się nie udało. To jest kwas, który zakwasza nasze życie, może zakwasić charakter Kościoła. Czy jesteśmy miejscem, do którego można przynieść zagubioną i pokaleczoną owcę? Bo to jest ważne. Pozwólcie, że jeszcze jedno słowo wam przeczytam. Słowo ostrzeżenia, tak? Dzisiaj tak troszkę mocno, no ale tak musi być. Księga Ezechiela, 34 rozdział, od 17 do 22 wiersza. Zwrócimy na to uwagę. Cały ten rozdział jest poważnym ostrzeżeniem, w pierwszej kolejności skierowany do pasterzy. I tam jest zarzut dla pasterzy, i zawsze to słowo mnie, że tak powiem, pionuje i pracuje we mnie. Zawsze czytam z bojaźnią to słowo i zawsze czuję się niedoskonały. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, że tam nie jest tylko o pasterzach powiedziane. Bo w 17 wierszu nagle prorok w imieniu Boga zwraca się do ludzi i mówi tak: a do was, moje owce, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja będę rozsądzał między owcą a owcą, wy zaś barany i kozły, nie czujcie się obrażeni, czy mało wam, że pasiecie się na dobrym pastwisku, że resztę pastwiska traktujecie? Czy mało wam, że pijecie niezamąconą wodę, że pozostałą jej część mącicie? Przez was, moje owce, muszą się paść na podeptanych łąkach i pić zmąconą wodę. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcą tłustą a chudą. I teraz posłuchajcie. Rozpychaliście się bokami i barkami. Bodliście swoimi rogami, aż wypchnęliście wszystkie słabe owce na zewnątrz. Wiecie, jaki jest sens tego słowa? Jezus zwraca się do silnych i do słabych. Ja bym chciał to użyć jako obrazu, tak? Silni, którzy przynoszą na to, są tutaj te 99, tak? Mają dostęp do pastwiska, mają dostęp do słowa, mają dostęp do grup, mają dostęp do wieczorów modlitewnych, do wszystkiego, dla tych owiec mają wszystko, tak? Ale relacje, jakie mają, tak? Że są tak bardzo zapatrzone w siebie, to jest mój Kościół, te kazania dla mnie, tak? Te modlitwy dla mnie, to wszystko dla mnie, że kiedy przychodzą słabe, czyli przychodzą nowe, ta jedna zagubiona nie znajduje tutaj miejsca, bo jest wypchana, bo jest niezauważona i nie jest zrobiona dla niej przestrzeń. To jest poważne pytanie. Jakim jesteśmy Kościołem i co jest dla nas wartością? Widzicie, wierzę, że musimy sobie odpowiedzieć, na czym jesteśmy bardziej skoncentrowani? Na swoim bezpieczeństwie i komforcie zbawionych, czy dotarciu do zagubionych? Jedno i drugie jest ważne. Ja nie chcę powiedzieć, że albo to, albo to. Natomiast Jezus, wydaje się, chce pokazać nam, że ze względu na to, że te 99 jest bezpiecznych, ta, która jest zgubiona, albo mówiąc inaczej, ci, którzy idą do piekła, oni dla Niego są ważni. To jest w Jego sercu. Tutaj nie chodzi o literę prawa, chodzi o Jego serce. Wiecie, Jego serce, Jego serce. My potrzebujemy, żeby to serce było formowane w nas przez Ducha Świętego. Powstańmy, proszę.